Cryptomasters przedstawiają... Okej, jedziemy dalej. Przemcio pyta o rzecz, o której już częściowo powiedziałeś, ale jeszcze bym to wyklarował na koniec. Wiem, że dzisiaj oglądałeś rano mój film i ja tam mówiłem w tym filmie właśnie, że Money.pl podało, że 6 największa giełda, a na przykład na CoinMarketCapie, jak się sprawdzi, to wychodzi, że nie. I Przemcio podobnie zauważył i pyta, dlaczego w takim razie, o co tutaj chodzi. A widzisz, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy, na którą trzeba zwrócić uwagę. Czyli na CoinMarketCap są wszystkie giełdy, giełdy krypto i giełdy fiat. Więc analizując, no nie możemy postawić Binance'a koło BitBay'a, kiedy BitBay ma 11 kryptowalut, z czego łączy się to z fiatem, a Binance ma 243 tokeny. Tak naprawdę czy coiny, czy tokeny, mało istotne. Więc no ciężko jest postawić. Analiza, która tutaj jest i Money.pl, które podaje informacje, są prawdziwymi informacjami, bo gdy sprawdzimy giełdy fiatowe, to tak naprawdę BitBay nawet jest czwarty, a nie szósty na świecie. I tak jest, giełd fiatowych jest bardzo mało. Dlatego tylko ja uważam, że analizę powinno się robić do giełdy fiatowej, ponieważ na koniec dnia i tak wszystkie osoby muszą korzystać z tej giełdy fiatowej, więc, czy też później kantorów. Więc ta informacja naprawdę jest pewną informacją, jeżeli chodzi o Money.pl. No w zasadzie nie, skoro BitBay jest czwarty, a nie szósty. Okej, ale to już zostawmy to, nie? Okej.